Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, druk 1620, projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w budynku nr 12 przy ulicy Miłkowskiego w Krakowie. Bardzo proszę, Pani Dyrektor Marta Witkowska. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Miłkowskiego o powierzchni 63 m 91 cm, który został zakupiony od gminy, a następnie został przekazany na rzecz córki pani, która była żoną pana, i na rzecz pasierbicy jednocześnie tego pana, bowiem pan ożenił się z panią, która już posiadała dziecko, a więc w świetle ustawy nie była ona dla niego osobą bliską, stąd konieczność wystąpienia z obowiązkiem zwrotu, znaczy z żądaniem zwrotu bonifikaty. Również ta sprawa była przedmiotem analizy dwóch komisji. Dziękuję bardzo. Opinie pozytywne są tutaj. Mamy dwie opinie komisji. Czy są inne poza budżetową, mienie i przedsiębiorczości? Opinie nie ma. Opinia prezydenta miasta Krakowa nie widzę. Prezentacje stanowisk klubów nie ma. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, druk 1620? Nie widzę. Niniejszym zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i wprowadzam termin autopoprawek na dzień 21 stycznia bieżącego roku, godzina 15, i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 23 stycznia bieżącego roku, godzina 15.